Zanim zaczniemy rozmawiać o zakupach, moi kochani, zrobiłem zakup digital, który chciałem wam bardzo mocno polecić. Jest to gra, która nazywa się The Death Door. Gramy krukiem. Gra bardzo przypomina mi Dark Soulsa, czy jakiekolwiek inne Soulsy. Oczywiście perspektywa jest inna. Fantastyczna muzyka, niesamowita oprawa w ogóle wizualna. Chciałem po prostu tak szybko napomknąć. Dzisiaj robimy zakupy. Jak wiecie, co jakiś czas pokazujemy, chwalimy się, chwali posty, co udało nam się zdobyć nowego do kolekcji. Dzisiejszy program poprowadzi Natalia, a ja będę jej asystentem. Mam nadzieję, że to nie spowoduje, że ten kanał umrze. Ups, mam nadzieję, że nie. Kochani, pierwsza gra w kolekcji to... Yeah, baby. PlayStation VR Worlds. Nie mam pojęcia, co to jest. Nie mamy w ogóle VR, więc nie włączymy tego. To czemu mamy? Czemu to kupiłeś w ogóle? No w lumpie było, to wziąłem. Aha, za ile to kupiłeś? No, za, tam za 5 zł? Za 5 zł. Dobra, za 5 zł to niech będzie. VR kiedyś się kupi. Świetna gra, moi kochani. Niesamowicie. Gra roku. Bardzo mi się podoba, szczególnie level drugi i ostatni boss. Ej, kto grał, to niech napisze coś. Wonder Labyrinth. Nie wiem, czy moje... Jeżeli oglądaliście już na tym kanale filmiki, to już o tej grze wspominałem. Bardzo mi się podoba. Bardzo ładna oprawa wizualna. Przepiękna ta gra jest. Bardzo krótka. Castlevania, Metroidvania. Oczywiście ja kupiłem to z PlayAsia. Jest sklep online na takim, wiecie, tu szwedzkim Allegro i w tym sklepie była ta gra. Ja wydałem na tą grę 300 zł, co jest całkiem sporawą, czy tam 250, coś takiego. No a teraz się okazuje, że za 150 mogę normalnie ją kupić w sklepie. Przepłaciłem! No to jest jeden z tych przypadków. No wiecie, jak się kolekcjonuje, no to niestety czasami panika przyciśnie, no i zrobi się impulsywny zakup. Ale jaki ładny pixel. Piękna ta gra jest, naprawdę ładna i fajnie wyglądająca. I myślę, że każdy, kto lubi pixel artowe takie gry indie, to przypadnie wam ta gra do gustu. No mi się podoba. Ja to jest ja po lubię. Japońsku? Nie, po angielsku, bo tylko wydanie z PlayAsia, nie? Mm-hmm. No tak może. Dla chłopców i dziewczyn napisane tutaj. Faktycznie. Kochani, kolejną grą, jaka wpadła do kolekcji i zasila półki switchowe, jest Rayman Legends. Fajna gra, piękna muzyka, jest to gra zręcznościowa. Nie grałam nigdy. Ostatnio zrobiłem filmik o grach, gdzie się skaszę i nie miałem Raymana tej definitywnej edycji, więc pomyślałem, że czas zakupić. Szybkie sprawdzenie na internetach. Są Raymany za 50-60 zł tutaj w Szwecji i mówię, o fajnie, ale to są jakieś takie... Nienawidzę tych wydań. Wydanie jest normalnie pudełko, jest napisane na dole code in the box, że w środku otwiera się, masz karteczkę z kodem. Straszna żenada. Jakby tak? Ktoś chce... pudełko na półkę, ale nie interesuje go sama dyskietka, tylko bardzo dziwne, bardzo niezrozumiałe. O co chodzi? Nie wiem, to... fuck this shit. Bez sensu. Miałem dodać, że szybko wpadłem na moją Allegro zobaczyć aukcję. Jest spora aukcji, ta gra jest bardzo popularna, no i udało mi się wygrać za 60 zł tą właśnie edycję, gdzie nie ma tego code in the box, tylko normalna gra. Brawo! W Lumpexie znalazłem Need for Speed Rivals, Complete Edition. Nic o tej grze nie wiem. W ogóle dzisiaj będzie taki pick-up, że nic o niczym nie wiem. Tajemnicze gry. Tajemniczy pick-up. Tajemniczy. Raczej nowe same pozycje, nie ma nic starego. I tak naprawdę nadganiamy i robimy właśnie te Lumpexowe gry. Za tam 10 zł kupiony. Wziął! No tanio, a co? Nie ma żadarmo! W Lumpexie również znalazłem piłę. To jest pierwsza część, szukam również drugiej od Konami. Nakład tej gry jest całkiem niski, dlatego ją chciałem w kolekcji. Bardzo, bardzo ta gra jest słaba. Tak? Mhm, grałem na komputerze, na PC. No i nie podobała mi się. Spodziewałem się, że to będzie jakiś taki horror, może survival horror. To jest taka bardziej gra, robimy zagadki, próbujemy wydostać się z pułapek. Taki escape room. Escape roomy. Nie ma tu ani akcji, ani jakichś fajnych przerywników. No bo okładka wygląda obiecująco. To prawda. Tak trochę tajemniczo i strasznie. To prawda. Podoba mi się. A tu... Zawód! Zawód spawacz. Moi drodzy, kolejna gra, jest to gra, w którą ja grałam, piracką wersję, ale teraz jest na PlayStation 1 i jest to Final Fantasy VIII. Bardzo dobra giera. Niestety skraszowały mi się savey w zamku Ultimecji. It's only game. Why you have to be mad? Jest to JRPG, turowy, action turowy, prawda? Ma jakiś taki system dziwny. Turówka. Turówki mają zawsze jakieś swoje
nie wiem jak to, nawet nie wiem jak to nazwać, mają swoje shenanigans. No taka historia miłosna, taki trochę persona vibe, bo jesteśmy w szkole, jesteśmy super forces i bijemy się ze złymi. Wiadomo, klasyka. Ale dobra klasyka. Final Fantasy VIII, ja zawsze mówię Final Fantasy, przepraszam najmocniej, gra znaleziona w Lumpexie, a raczej w tym sklepie, w którym ostatnio ciągle go odwiedzamy, z winylami. Sklep. No i tam był sobie taki finalek i to jest wersja NTSC amerykańska, to nie jest wydanie europejskie. Ja bardzo lubię Final Fantasy, uważam, że to jest fantastyczna gra, jest to JRPG. Jak sama nazwa wskazuje. Że co? Że fantastyczna. Aha, faktycznie. Fantasy. Bardzo, bardzo lubię serię Final Fantasy. Uważam, że jest fajna i urocza. Jeżeli jesteście fanami JRPG-ów, wiecie, to jest oczywiście gra retro, stara. Taka moja ulubiona, wiecie, nic wielkiego. O. Taka ten. Gra w serduszku najważniejsza, jedna z lepszych. A co tam? Kolejny tytuł, w który nie grałem, jest to Risen 3. No ja w pierwszą część grałem i ona mi się bardzo podobała. Risen jest to oczywiście od naszej ukochanej Pirani i Pirania, oni robili Gothica. No i potem właśnie ruszyli z serią Risen. Pamiętam, że pierwsza część była taka trochę dziwna, ale podobała mi się. Drugą część w ogóle nie grałem i nie mam i poluję na nią. No i ni stąd, ni zowąd pojawiła się na wyprzedaży Risen 3, kupiona została za 100 koron, 50 zł do kolekcji Enchanted Edition, wiecie, taka z lepszą graficzką. Bardzo, bardzo bym w nią zagrać chciał, ale nie mogę, bo gram w Gothica, więc przyjdzie na nią dzień. To jest taka zasada, że nie można grać w dwie gry z tego samego studia naraz? Plant vs. Zombies to kolejna gra, która wpadła do kolekcji i no, pamiętam, że to wyszła ta gra dawno, dawno temu na telefony. To była gra na telefon, prawda? I miała taki sukces, że PlayStation powiedziało tak. Wydajemy to. Zarobimy. Mamone! I jest w pudełeczku, proszę. Ładna. A czy to jest kolekcjonerskie jakieś pudełeczko tutaj? Plant vs. Zombie na PlayStation 3. Ja w ogóle nie wiedziałem, że ta gra wyszła na PlayStation 3. Byłem święcie przekonany, że to jest gra mobilna. No i wiem, że jest na DS-a wersja. Ale nie, moi kochani, jest, proszę was o to, wersja na PlayStation 3. Kupiona została na aukcji za 100 zł. Bardzo jestem zadowolony. Ja jestem ogromnym fanem Plant vs. Zombie. Mam niesamowicie ciepłe wspomnienia, ponieważ to była gra, którą jako pierwszą ukończyłem na moim iPhone'ie. iPhone 3 to był. Tak, jeszcze wtedy pracowałem jako zaraz na zezmywaka, wszedłem jako szef kuchni, pracowałem tutaj, wiecie, i zaraz zaraz kiedy wracałem do Polski, ostatnią rzecz jaką zakupiłem właśnie w Szwecji, to było, wiecie, w 75, kupiłem sobie iPhone'a 3. Ale taki gruby był, pamiętam. Kurna chata, jak mój to cienki taki. Kolejny tytuł, który dzisiaj chciałem wam pokazać, jest to Call of Duty World 2. Pokaż jeszcze ci WoW 2. WoW 2. To Call of Duty jest bardzo specjalne. Znalezione w lumpie, o dziwo. Ludzimy sobie w lumpeksie, tu boom, jest Call of Duty, nie zadyszkę. Co w nim jest takiego niesamowitego? No, niesamowite jest to, że zrobione jest one przez Sledgehammer Games. Sledgehammer to, mm-hmm. To są osoby, które zrobiły Dead Space'a. No i ja bardzo jestem dużym fanem tej firmy i tej ekipy. Oni teraz wracają, robią nową kolejną grę, też w horror w kosmosie. I nie stąd, nie zowąd, oni w ogóle z Activision zrobili jakieś tutaj przymierze i zrobili nam Call of Duty w II wojnie światowej, takie jak ja lubię. Jest też lądowanie w Normandii, więc ja bardzo, bardzo chętnie zagram. Grałem na PC w to przez chwilę i pamiętam, że mi się nie podobało. Ale patrzcie, zagrałem godzinkę zagrałem, więc jeszcze dam szansę tej grze i spróbuję jeszcze raz, ale cieszę się, że jest ona w mojej kolekcji. Ja też się cieszę. A czemu nie? Kolejna gra to jest This War of Mine, The Little Ones. The Little Ones jest to kontynuacja, a raczej taki dodatek do pierwszej części, która po prostu się nazywała This War of Mine. Ten dodatek zawiera również podstawkę, więc to jeżeli chcecie kupić definitywną edycję tej gry, polskiej gry, to powinniście kupić właśnie sobie The War of Mine. War of Mine ma tą fajowską rzecz w sobie, że jest zrobiona przez Polaków. Bitches. A tak na poważnie, moi kochani, to This War of Mine jest chyba jedną z najbardziej depresyjnych gier, w jakie możecie zagrać, ponieważ ona jest w miarę realistyczna i to jest gra, wiecie, w dzisiejszych czasach mamy czasy, jakie czasy mamy, ale ta gra właśnie
pokazuje te straszne realia wojny, ponieważ w tej grze gramy jako cywile, nie gramy jako żołnierze, to nie jest akcja, nie ma tutaj honoru, ocalania ludzkości, nic z tych rzeczy. Ja tą grę bardzo lubię. To jest taka gra, powiedziałbym, ekonomiczna, no ale jakby próbujemy, wiecie, musimy rozplanować każdy dzień, co chcemy zrobić. Chcemy polować na jedzenie, jesteśmy oczywiście w okupowanym mieście przez fikcyjnego wroga i próbujemy się, próbujemy przetrwać, próbujemy przeżyć do kolejny dzień, taki survival, no mamy ekipę ludzi, próbujemy ich wyżywić. Bardzo, bardzo to jest trudna gra, depresyjna i więcej, już nic nie mówię. No dobra, Rycerze Zodiaku, gra bijatyka. To się mówi Saint Seiya! No. Czekaj, jeszcze raz. Możemy razem? Nie, może sama, no. Saint Seiya! Dobrze? Rycerze Zodiaku, kto oglądał, ten wie. No, bijemy się tutaj rycerzami i tyle. No, bijatyka, nie? Bijatyka. Naparzamy w mordę. Za 30 zł na mojej aukcji. Nikt nie licytował, tylko ja. To kupiłem, nie? Do kolekcji. Nikt nie chciał jest... takiego gniota. Ja lubię, ja lubię. Saint Seiya lubię. To są to rycerze Zodiaku. Pamiętam, jak oglądałem to ten. Czułem się chory, nie? Bo tam była krew, mordowanie, zapijanie. A tu wiecie, nie? Miałem 22 lata, to było wszystko dla mnie zbyt mocne, nie? Co? Nie, no że to jednak dzieckiem byłem. Ogólnie rzecz biorąc, to ja nie polecam tych gier, bo jest bardzo dużo gier na PlayStation 3 i PlayStation 4, które są po prostu zwykłymi bijatykami i są takimi tanimi bijatykami, że tak naprawdę nie są jakoś tam specjalnie, nie wiem, fajne. Ale on zbiera wszystko, więc wiecie. Wszystkie śmieci. Wszystkie, na ziemi co znajdę i tak dalej, wiecie, no. Hoarding, nie? Jakby jak ten, choroba. U mnie, miałaś takiego kogoś, znałaś tego, który hoarding? U mnie w Złocieńcu była klientka, która, na którą mówiliśmy, śmieciara, nie? Bo ona chodziła z takim wózkiem i miała taki dom, miała normalnie zbudowany jak Wally. Byłeś widziałaś... w niej? Nie, ona widziałem, że każdy został przed podem, to śmierdziało, nie? Makabra, miała tak jak Wally, nie? Że takie wieże ze śmieci. Co to jest? Co masz dla nas teraz? Kolejny tytuł to jest Chris Tales i to jest hiszpańska gra, która została wydana w Hiszpanii. Espaniole! Przez Hiszpaniolów. To jest gra, która jest bardzo ładnie, artystycznie wyglądającą grą i jest to taki RPG, nie? Turowy, z walkami turowymi. Ja osobiście nie grałem w tą grę, ale bardzo mi się podoba jej art, byłem zafascynowany i myślę, że to jest ten punkt sprzedaży tej gry, nie? Że to właśnie to jest ten art. Jeżeli jesteście bardzo delikatnymi ludźmi i bardzo... Jak ja. Jak Natalia, delikatni na piękno i naprawdę szukacie czegoś, co spowoduje, że poczujecie się emocjonalnie związani ze sztuką, to myślę, że Chris Tales spowoduje, że właśnie taki orgazm oczowy wam zapewni. Nie wiem, no p***ole. Właśnie widzę. Dobra, może teraz ja coś przedstawię. Przedstawiam wam grę na system najlepszy na świecie. PlayStation 4. Root Film! Podejrzewam, że jest to visual novel japoński. Tak, tak coś mi mówi! Jest napisane w tytule pierwsze, co to visual novel? Nie, ale no na pewno. Od 16 lat, pewnie jakaś golizna. Jakieś takie... roku! Historia miłosna, jakaś drama na pewno tutaj. Widzę postacie fajne. Szkoda, że nie na Switcha, tyle powiem. Tym razem gra na PlayStation 3 i to nie mam pojęcia, co to jest. O, poczekajcie. Przeczytam, bo nie widziałam nigdy tego. Pierwszy raz czytam tutaj na kamerze. The Lord of the Rings, Aragorn's Quest. Okej. Okay. Aragorn Quest, jest to gra. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest za gra, ale ciągle ją widziałem na Traderze, że ktoś ją mi licytuje. Więc... Chciałeś ją kupić tylko dlatego, bo ciągle była? Tak, bo ciągle ludzie licytują na Traderze. Ja muszę to mieć. Z czystej po prostu zazdrości, że inni sobie pies ją kupują. Pies ogrodnika. Tak, inni mają te też, chcę. I dlatego mam ją w kolekcji. Ja lubię Gwiazdy Pierścieni, bym dla... Co bym mówisz? W liatce? Liatka! Władca Pierścieni jest jeden z moich ulubionych filmów wszechczasów i ja na pewno w to zagram, na pewno dam temu szansę, a no była w lupeksie, nie? Więc patrzę za piątala, no to bierę. A jaki to jest typ gry? Co to w ogóle jest? Wygląda jak jakaś gra akcji, ale no ja nie wiem, nie mam pojęcia, naprawdę nie mam. Warner Bros. Robił. Kurde, no nie wiem. Nawet gameplayu nie widziałem, pewnie pierwszy raz zobaczę teraz, jak montuję filmik. A to wrzucę może jakąś nagą panię. Są tam nagie panie? Nie, ale wrzucę tutaj teraz. Aha. Poprawia wiusy. No thumbnaila daj. Co będziesz się czaił? Jest seria gier, których ja nie lubię. Istnieje coś takiego? Tak, i to nie jest niemożliwe. FIFA, nie mówimy tu o FIFA. FIFA niech sobie będzie, co jest, wiecie. Są ludzie, którzy to lubią, ale ja nie wiem, naprawdę nie wiem, kto lubi Dynasty Warriors.
Czy są tacy ludzie, którzy to naprawdę lubią? Ty proszę cię. Ja będę specjalnie lubić, żeby ci utrzeć nosa, a co? Świnia. To po co kupiłeś to, jak tego nie lubisz? Nie ukupiłem, ukradłem. Ściemy tu wale, wiecie, na internecie, że niby kupuję, a tak naprawdę to... Pokazywałem na niektórych filmikach. Dynasty Warriors wydaje mi się, że dlatego jest popularna, ponieważ japoński styl życia, który jest taki, w którym nie ma wolnego czasu i po prostu oni pracują po 14 godzin dziennie i mają pół godziny na zagranie, to przez te pół godziny oni chcą przeżyć jak najwięcej kursie uczuć, żeby się dużo działo, żeby było dużo chaosu i tak dalej w tym ciągłym dniu w biurze. I myślę, że dlatego właśnie Dynasty Warriors odpowiada niektórym, ponieważ są tacy zmęczeni, ten mózg jakby przepracowany i włączają sobie Dynasty Warriors i wiecie, wielka rozwałka, wszystko rozwalanie, miliony punktów, tysiące jednostek, w ogóle wow, ale epicko. No i po 15 minutach wyłączają, super, ale się nagrałem. Aha, to jest ten typ gier, gdzie naparzamy tych przeciwników. Ty grałaś właśnie w to w One Piece'a, nie? Nie da się w to grać. Nie da się w to grać. No. Tak jak jest Dragon Quest Warriors. A był w Lumpexie, wiecie, znowu zadyszkę, to wziąłem, nie? Tam mam jakieś Dynasty Warriors, większość mam Dynasty Warriors, każdą włączyłem i każdą zaraz wyłączyłem. Jak jakiś Japończyk do nas przyjedzie, zmęczony po pracy, to będziemy mógł mu zaproponować. O! Nie przyjedzie, kochanie. Co to taki negatywny? Może jednak przyjedzie? Nie przyjedzie. Jest kilka serii takich farmerskich w ogóle, jak w Stardew Valley, jest Rune Factor. Jedną właśnie z takich serii jest seria, która się nazywa Story of the Season. Ja lubię Story of the Season. Ja lubię właśnie ten rodzaj gier, grałem w nie na DS-ie. Tutaj natomiast mamy takie jakieś pomieszane dwie serie. Jest japońska bajka, która się nazywa... Doraemon. Dokładnie, Natalia, Doraemon. I ten Doraemon... To jest znana japońska bajka. Ja nie znam tej bajki, nigdy nie oglądałem, ale oni połączyli tą bajkę właśnie ze Story of the Season. Mm-hmm. Niesamowicie wygląda grafika. Tak? Tak, wygląda bardzo uroczo, bardzo fajnie. Wygląda na śmieszną grę. Gdybym nie wiedział, że ta bajka jest jakąś znaną bajką, to pomyślałbym, że ta gra jest zrobiona przez Level 5, bo ta grafika jest taka fajna i urocza. No ja myślę, że każdy powinien taką grę jak to zagrać sobie na Switchu. Na Playaku to nie jest najlepsze pewnie wyjść przed telewizorem i siać tam. Prawda, Switch forever. Zapłaciłem 80 zł, więc wziąłem, bo mam wrażenie, że to może być jedna z takich gier, które będą ciężko dostępne. Dlaczego gry farmerskie takie uprawię? Nie mówię o Farming Simulator, ale tak jak jest Stardew Valley czy Rune Factor, to są gry, które nie dosyć, że grają mężczyźni, to jeszcze jest bardzo, bardzo dużo kobiet, które tylko grają w takie gry. Są normalnie kanały na YouTubie tylko poświęcone farmerskim grom. To już jest koniec. Nie ma już nic. Prawa autorskie. To już jest koniec pick-upu. Możemy iść. Kochani, dziękujemy, że byliście z nami w dzisiejszym filmiku i mam nadzieję, że wam się podobał nasz skromny pick-up. Czy taki skromny, to mnie powiedział. No dobra, skromny to może nie. Tysiaczek pewnie. Ale... Jakiś taki słaby ty gry, Damian. Jakie idioty kupujesz? Dziękuję, moi drodzy, że oglądaliście ten materiał. Mam nadzieję, że nie był zbyt nudny. Widzimy się na kolejnym filmiku. Jeszcze chciałem dodać jedną małą rzecz. Pamiętajcie, aby zostawić lajka, aby napisać jakiś komentarz, ponieważ to bardzo pomaga kanałowi się rozrastać. Nam jest bardzo przykro, że kanał jest taki, w ogóle wiecie, nieudany, słabe edytowanie, brak poczucia humoru, ale pracujemy nad tym i może kiedyś w przyszłości się to uda zdobyć te umiejętności wszystkie. No jak na razie jest bieda, no. No, jest bieda, możesz marzyć, Damianie, Możesz marzyć, no. Pozdrawiamy i do następnego. Buziaczki! でしり。色とりどりの夢がどっさり。この世のどこかで光ってる。その国に手に入れぼうぜボーイ。妖怪変でもぶっ飛ばし。雲の